Kuba Hendryka Indykejcz.pl, a ze mną prosto z Tajlandii nowy nabytek KSW Kacper Formela. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim, pozdrawiam z gorącej Tajlandii. No, zazdrościmy ci, patrząc na naszą polską aurę, ale jeszcze długo wracasz, no bo możemy zdradzić, bo to już będziemy puszczać po ogłoszeniu, że... Oczywiście. Że rozumiem, że w maju walka. Tak, walczę w maju, 11 maja w RB Arenie. Debiut KSW na własnej ziemi to coś wyjątkowego i na pewno przyjedzie za mną bardzo dużo kibiców. No i co? Poleciałem do Tajlandii, aby przygotowywać się do debiutu w największej federacji w Europie, jakby nie było. I fajnie, że to jest polska federacja. No to o to jeszcze za chwilę, o tą Tajlandię chwilę dopytam, bo patrząc na Instagrama, to ja właściwie mam wrażenie, że widzę więcej story z Tajlandii niż z Polski, bo jesteś tam ty, Bartek Leśko, Sebek, Michał Sobiech widziałem, nawet Kuba Flint. Tak, dzisiaj właśnie na macie się spotkałem z Michałem i porobiliśmy razem kickboxing i fajnie, naprawdę dużo osób przyjechało z Polski. Kolonizujecie to Bangtao troszeczkę. Zdecydowanie. To co, częściej... Najeżdżamy. Częściej na macie po polsku słychać, czy inny język? Tak. Że generalnie dużo osób nas bierze za ruskich, bo dużo tutaj jest ruskich mimo wszystko, bo bana mają wszędzie, a tutaj sobie mogą przyjeżdżać. Ale bardzo dużo Polaków też słychać i normalnie, bez problemu, idziesz sobie ulicą i słychać. No to dobrze, no to mówisz tej federacji, no to nie sposób nie zapytać, że jednak były rozmowy, to może ty mi powiedz, ale był temat gdzieś wokół ciebie krążył UFC, skończyło się na KSW i myślę, że dla polskiego kibica to generalnie jest dobra wiadomość, bo wiele osób chciało cię tutaj zobaczyć, ale czy nie ma gdzieś takiego poczucia troszkę zawiedzenia, że z tym UFC się nie udało? Wiesz co, rozmowy były wielokrotnie. Mieliśmy czekać, czekaliśmy na kontendera. Z kontendera nic nie wynikło. Później mówili, żebyśmy jeszcze czekali. Może coś w nowym roku, no ale przepełniona kategoria wagowa, nie planują nic większego robić w Europie i na razie wstrzymują się z europejskimi zawodnikami. A KSW na ten moment kariery uważam, że jak nie UFC, to KSW to będzie najlepsza opcja była i wybraliśmy ją. Też była możliwość do oktagonu, żeby dostać się do turnieju, ale chyba oktagon trochę zamulił i za późno z nami zaczął rozmawiać i tematyka była taka, że z nami rozmawiali, że są bardzo chętni, ale już mieli wszystkich poustawione w turnieju. No i czekali, aż ktoś wypadnie. No i tak długo czekali, aż powiedziałem, że już więcej czasu nie mam i wtedy się przyznali, że czekali, aż po prostu ktoś wypadnie. A ja mówię, nie, tak się nie bawimy, nie? Że ja muszę mieć konkrety. I konkrety były z KSW. Długo czekaliśmy na wybranie federacji, ale myślę, że to będzie dobra decyzja dla kibiców, dla mnie, dla mojej rodziny, dla wszystkich. Jeszcze zanim coś się stanie, to jeszcze trochę namieszam w Polsce. No to mówisz o oktagonie, mówisz o KSW, a jakieś jeszcze oferty na stole były? Tak, PFL był, PFL do turnieju, tego głównego, tam też nie pykło. Bardzo zainteresowani byli z One UFC. Przepraszam. Tam było zainteresowanie, ale my nie poszliśmy w ich stronę. Bardzo zainteresowani byli z Rizil, ze względu na to, że oni byli zachwyceni pomysłem wychodzenia z maską moją. I oni uwielbiają taki klimat i chcieli to umieć u siebie. Ale no nie, Rizil jakoś tak... Jakbym miał wybrać Rizin, to dobrze wybrałem KSW. No zwłaszcza chyba to miejsce debiutu dla ciebie wymarzone. Nie, miejsce debiutu jest idealne. Nie mogło być lepsze. No i na karcie też trochę was będzie, to ja już nie wiem tylko, jaki wy klub będziecie reprezentować. Czy nadal Mighty Bulls, czy już wszyscy pod banderą Bangtao będziecie wychodzić?
Ja dalej, dalej Mighty Bulls Gdynia i Formula Fight Team i na razie tego się trzymamy. Nic nie zmieniamy. Wszystko było ok do tej pory, więc na razie tego poszukuję nowych wyzwań, nowej wiedzy, nowej perspektywy rozwoju, ale klub zostaje na razie bez zmian. No to zanim do twojego rywala przejdziemy, no to jeszcze zapytam o Tajlandię, o Bangtao, bo to twój pierwszy raz w tym klubie? Chyba tak. Nie, drugi raz. W zeszłym roku byłem na 2 tygodnie tylko i powiedziałem, że do Tajlandii już więcej na 2 tygodnie nie lecę, bo to jest totalnie bez sensu. W tym roku wyleciałem na 2 miesiące i jest fajnie. Nie, no powiem ci tak. Na macie co tydzień przyjeżdżają nowi zawodnicy. Jest strasznie duży przemiał. Grafik w klubie jest taki, że ty nawet nie wiesz, gdzie iść i co trenować, bo zastanawiasz się. Ja chciałem na początku sobie rozpisać grafik w tygodniu. Co ja będę robił każdego dnia? Nie ma możliwości. To się dzieje samoczynnie, bo tyle jest tutaj zajęć, że dzisiaj chcę robić kickboxing, jutro idę na zapasy. Teraz robię jiu-jitsu, a zaraz idę na motorykę, a zaraz na Muay Thai i zaraz na... Za dużo tutaj tego jest, więc plan treningowy układa się w międzyczasie, ale główne jednostki, te, które muszę zrobić, są w stałym elemencie, ale takie poboczne, które mogę sobie zamieniać, to na bieżąco, że tak powiem, na spontanie. To, co ja chcę, mam ochotę i mogę, to robię. A to gdzieś tak czy inaczej chciałeś polecieć do Bangtao, czy gdzieś przez to też, że Seba i Bartek tam byli, są, to też wpłynęło gdzieś na twoją decyzję? Czyli na początku Sebastiana mieliśmy lecieć do Las Vegas, do Extreme Couture, ale Sebastian poleciał bardziej wakacyjnie niż treningowo do Tajlandii. Zakochał się i powiedział, czy ty bym nie chciał do Tajlandii lecieć. Ja powiedział, ty mnie nie musisz się pytać, bo ja od początku bym mógł lecieć do Tajlandii od razu. I fajnie, że tu jesteśmy, bo no umówmy się, jak chodzi o finanse, to jest zdecydowanie taniej niż w Stanach. Poziom zawodników jest bardzo wysoki, bo przyjeżdżają tutaj wszyscy, ale też trzeba wybierać sobie sparring partnerów, bo przychodzą na zajęcia wszyscy po prostu, na sparingi też przychodzą bardziej mniej zaawansowane osoby i trzeba po prostu wiedzieć, z kim porobić, nie? A do kiedy zostajecie? Ja, Bartek wyjeżdża w ten wtorek, czyli za mały tydzień, ja wylatuję stąd 21 kwietnia, równe 3 tygodnie praktycznie przed galą. No czyli tak na styk można powiedzieć. Tak na styk, tak. Ja tak chciałem w tym roku, jeszcze w tym chciałem tak zrobić 3 tygodnie przed walką. Zobaczymy, jak to będzie działać. Bartek wraca szybciej, ale ze względu na to, że musi się trochę bardziej zgrać z trenerem niż ja, ze względu na to, że on tutaj siedzi pół roku, ja 2 miesiące, więc tego problemu, jeszcze problemu, tej sytuacji, mam inną sytuację, o inaczej. No to przechodząc do twojego rywala, Achmed Wigla, no to mam takie w głowie troszkę uczucia, że nie bezcelowo akurat ten rywal, no bo walczył z nim ostatnio kto inny i myślę, że tutaj jest gdzieś chęć, nie wiem jak swojej strony, ale myślę, że jest taki cel, żeby gdzieś tam wkrótce doprowadzić pewnie do starcia z Harzewskim. Jestem przekonany, że KSW będzie nad tym pracować. Kwestia, jak zakończy się ta walka. Zresztą ja wiem, ja wygram. W mojej głowie już wiele razy wygrałem, tylko trzeba to poczekać na to. To tak 11. No ale teraz tak poważnie. No, zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja z walkami, z moją walką z Łukaszem. Ja nie naciskam, dla mnie to jest obojętne. Z kim będę miał się bić, będę się bił. Podpisałem kontrakt po to, żeby walczyć w KSW, a nie wybiera sobie zawodników, więc jeśli wodarze dadzą mi kogoś, z którym będę miał się bić, potwierdzę. Nie jestem z tych, którzy wybiera zawodników. Nie lubię tego. Nie mów, że gdzieś ten rewanż ci nie chodzi po głowie. Kiedyś bardziej, teraz mniej, coraz mniej. Tym dłużej jest, tym dłuższy czas od tego naszego pojedynku jest, tym mniej mi się chce rewanżować z Łukaszem. O, w ten sposób. Powiedzmy, że
jest ok. No to niech będzie, że jest ok, ale jeżeli już, no bo stawiam, że już długo wiesz, że będziesz z Achmedem walczył, więc na ile już gdzieś... No długo nie, ale trochę tak. No to trochę tak, to trochę miałeś na pewno okazji pomyśleć, podpatrzeć, więc pytanie, czy ty zostawiasz też trenerom jakąkolwiek analizę, czy już sam coś patrzyłeś, jakieś luki? Pierwszą analizę zawsze robię ja sam. Później dyskutuję z trenerem to, co ja wykreowałem w głowie i czy się zgadza z tym, co ja wymyśliłem. Następnie słucham trenera, co ma do powiedzenia. A finalizując analizę, to poproszę jeszcze zawsze chłopaków, żebyśmy razem obejrzeli i wysyłam jeszcze do parę zaufanych znajomych, trenerów, zawodników, żeby zobaczyli swoim okiem, bo każda osoba zwróci na coś innego uwagę. No i każda osoba, z którą trenuję, wywodzi się jakby z innej dyscypliny i ona patrzy konkretnie na, załóżmy, na zapasy, na parter, na boks i z tymi osobami się wspomagam i biorę ich uwagi do serca. Ale to jakieś pierwsze przemyślenia są już? Pierwsze przemyślenia są i jak myślę o nich, to się ucieszę. Fajnie. Będzie dobra walka będzie. Ja długo nie walczyłem, więc to nie może być lipy. To będzie fajne. Ale zwłaszcza myślę, że ja i Willa mamy takie style, że możemy porwać tłum w Ergo Arenie. Też nie ma co przesadzać, że tak długo, no bo to są zawodnicy, którzy znacznie dłużej nie walczyli, także to może jak na twoje standardy długo. To powiedzmy, że na moje możliwości to jest długo. Czyli co, czyli pierwsza walka w maju to dwie na pewno pewnie w tym roku, ale co ty... Co... Nie no, jeszcze ja tak i tak, dwie, trzy w roku, cztery to jest już dużo czasem, zależy jak wyglądają walki. Dwie czasem to jest mało, zależy jak wyglądają walki. Trzy to tak jest chyba optymalnie. Kiedyś mi się udało zrobić w 12 miesięcy 5 walk, ale to było początek mojej drogi i na tym etapie kariery, co jestem, to już bym chyba raczej tyle nie powtórzył. No to bo rozumiem, że jak już mówiłeś o tych pierwszych przemyśleniach, że się cieszysz, to rozumiem, że nie zdradzisz. Jakie to są przemyślenia? Zdradzę, oczywiście, że zdradzę. 11 maja. Z 11 maja. No dobrze, dobrze. No to będziemy czekać na twój występ, Fergo. No to jeszcze zapytam o Bartka i no w perspektywie czasu o Sebę, bo wiemy, że ta walka z Wikłaczem piąta chyba jest nieunikniona, więc najpierw może Bartek, który walczy razem z tobą na gali. Jak chodzi o Bartusia, no to jestem przeszczęśliwy, że będziemy mogli wspólnie zawalczyć na jednej gali. Już chociaż mieliśmy kiedyś epizod, że walczyliśmy na jednej gali, ale nie byliśmy takimi fuflami. Po prostu cześć, siema, znajomy. O, teraz jesteśmy na drodze przyjaźni i wspólna walka na jednej gali u siebie, spoko. A jak obserwuję Bartka na treningach, to jest naprawdę sztos. A jak chodzi o Sepka, no to on dopiero rozkręca się z treningami, wraca po kontuzji. Walka z Wikłaczem piąta to jest chyba zrozumiana. Wiadomo, że to kiedyś musi się zdarzyć. Tylko kwestia kiedy. No i tyle. Tak mi się wydaje, no bo tam dużo trzeba wyjaśnić. I chociażby nawet jeśli nikt by tego nie chciał oglądać, to warto byłoby to chociaż zobaczyć, bo nigdy nie było pięć rewanżów. W sensie czterech, pięć walk z jednym gościem. Pół kariery z jednym gościem Seba walczył. Pół kariery z jednym gościem. No takie polskie Moreno Figueiredo, nie? Tak, no i to byłoby jedynych dwóch panów na świecie, gdzie jest tyle pojedynków między sobą. I to jest też kawał dobrej historii. Coś, wiesz, coś innego. No zwłaszcza, że wszystkie te walki były dobre w gruncie rzeczy. Dokładnie. No dobrze, no to co ja mogę cię więcej spytać? Wiem, że zaraz musisz lecieć, więc nie chcę już zajmować czasu. Rozumiem, że co, zdrowie dopisuje i
I co? No i czekamy na... Zdrowie dopisuje, waga dopisuje. Szczęśliwy jestem, że jestem w KSW i że będę mógł wzmocnić kategorię piórkową i reprezentować Polską Federację na międzynarodowych pojedynkach, bo KSW to już praktycznie cały świat dociera i cieszę się, że patriotycznie KSW z Polski wychodzi i jest silne na świecie. Fajnie, fajnie. To jest coś wspaniałego. A to jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy, że mówiłeś o tym, że nie wybierasz sobie rywali, natomiast czy jest ktoś mimo wszystko w tej, co by nie mówić, mocno obsadzonej kategorii w KSW, z kim chciałbyś się zmierzyć? Daliby Parnasa, na dzień dobry bym wziął walkę z Parnasem. No mówiłeś, że jesteś jedynym w Polsce, który go może pokonać, także... Zobaczymy. O ile Parnas zostanie w KSW, no to myślę, że taka walka będzie do zrobienia, także, także co, także czekam, czyli rozumiem, że nie ma nikogo, kogo byś miał na celowniku. No nie, ja będę niszczył wszystkich tych, którzy postawią na mojej drodze ku rozwojowi i bycia lepszym zawodnikiem i tyle. Każdy zawodnik, przeciwnik to jest przeszkoda, którą muszę zniszczyć, żeby iść dalej. No i tak traktuję. No i ja walczyłem za czasów karate ze znajomymi i walczyłem o miejsce w kadrze i to były też mentalnie trudne pojedynki, bo z kumplem, przyjacielem musiałem walczyć miejsce bycia w kadrze i żeby lecieć na Mistrzostwa Świata, Europy. Więc tutaj zero emocji do kogokolwiek. Kogo dadzą, tego będę miły. A to będziesz oglądał KSW w sobotę we Francji? Na żywo nie wiem, czy mi się uda. No tak, tak, ale na pewno powtórkę z chęcią obejrzę. No dobrze, no to nic dodać, nic ująć. Dziękuję Ci bardzo za czas, no i co? I do zobaczenia 11 maja zatem. Bardzo dziękuję za poświęcony Twój czas, za chęć zrobienia wywiadu. Bardzo doceniam. Pamiętajcie, żeby subskrybować In The Cage, łapka w górę, komentujcie, jak Wam się podoba nowy zawodnik KSW. I obstawiajcie, jak zakończy się walka w komentarzach. No i zapraszam do oglądania Formula Vlog z Tajlandii. No i takie zakończenia ja rozumiem. Dzięki bardzo. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Na razie.